Jedna kobieta, jedna misja. By potencjał, z jakim rodzą się dzieci, spotkał się z możliwościami, jakie mogą zapewnić im tylko dorośli. Jeśli chcesz poznać narzędzia i strategie dla rodziców, by wychować kreatywne, przedsiębiorcze i myślące dzieci, to będzie Twój ulubiony podcast. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. God Mother, z Waszą prowadzącą. Założycielka firmy i bloga Gatmother.pl, autorka strategii wychowania przedsiębiorczego dziecka, a przede wszystkim żona i mama, Angelika Maria Talaga. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Gatmother w odcinku numer 23. W którym oto będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo często poruszane w pytaniach, takich bezpośrednich, jakie do mnie trafiają od was, czy w wiadomościach prywatnych mailu, czy, czy jak się widujemy. I na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, mianowicie jak wychować dziecko, które jest pewne siebie, które ma wiarę we własne możliwości? Dlaczego chcemy wychować takie dzieci? No jest to chyba oczywiste. Nie zawsze zależy nam na tym, żeby to dziecko w dzieciństwie jeszcze było jakoś bardzo pewne siebie, bo wiadomo, że się wielu rzeczy uczy. No, ale już na pewno chcemy, żeby nasze dzieci były pewne siebie, jak dorosną w sytuacji, kiedy będą poruszać się już o własnych siłach w większym zakresie po świecie, w życiu. No, i chcemy, żeby sobie w tym życiu poradziło, żeby ograniczyć jak najbardziej się da takie pełne wątpliwości self-talk, tak takie mówienie samemu do siebie, które sprowadza nas niżej i niżej w kontekście tego. Czy możemy, czy uważamy siebie za zdolnych do zrobienia czegoś? jak to się objawia i na pewno wielu z was albo samo to przeżywało albo też słyszało swoje dziecko a marudzące tak że to się nie uda ja nie chcę tam robić nie chcę spróbować bo ja nie umiem ja się boję i to jeszcze jak jak dziecko mówi ja się boję to znaczy że jest naprawdę już bardzo świadome i nie boi się o tym powiedzieć na głos ale bardzo często blokujemy te takie prawdziwe emocje i, mu, i dzieci mówią nie ja nie chcę mi nie zależy tak naprawdę ja nie będę próbował, bo to jest głupie, bo to jest bez sensu. Czyli nie, nie chcą uzewnętrznić się z tym, że nie czują się pewne siebie i nie czują się dobrze w tym, nie czują się komfortowo zrobieniem tego, tylko zrzucają jeszcze, tak jak po prostu ludzie mają tendencję do robienia zrzucają gdzieś tam tą odpowiedzialność czy okoliczności na elementy zewnętrzne. I teraz tak. Ogólny koncept, jaki chciałabym Wam przekazać, a propos pewności siebie, jest taki, że metod na to, jak można wpływać na poczucie własnej wartości dziecka, jest odgroma i trochę. Jest ich naprawdę wiele i zależą bardzo mocno od wieku dziecka, od kontekstu, od doświadczenia dziecka, od tego, z czego może wynikać brak pewności siebie w danym zakresie, więc można by o tym nagrać dużo odcinków podcastu, napisać dużo książek, dużo artykułów i to wszystko zależy. I właśnie o to chodzi. I właśnie tego dotyczy dzisiejszy odcinek, żebyśmy my, dorośli, po pierwsze zdali sobie z tego sprawę, bo po samym fakcie, w jaki sposób wy mi zadajecie te pytania, mogę wnioskować, że nie każdy rozumie koncept. Na czym polega pewność siebie dzieci czy dorosłych, bo tutaj zasada jest podobna. I ten koncept chciałabym dzisiaj Wam wytłumaczyć, ale również podać kilka takich praktycznych wskazówek, jak ten koncept wytłumaczyć dziecku, bo ja Wam jestem w stanie na jakimś poziomie bardziej abstrakcyjnym opowiedzieć, że ta pewność siebie jest relatywna. Natomiast dziecku trzeba to wytłumaczyć w taki sposób, żeby umiało to odnieść i prakty w praktyce zastosować, w praktyce sprawdzić to na własnej skórze. Ogólny koncept jest taki, że nie istnieje coś takiego jak uniwersalna pewność siebie. Nie ma dzieci, które są zero-jedynkowe, albo pewne siebie, albo niepewne siebie. Nie ma również takich dorosłych. Pytanie, jak wychować pewne siebie dziecko, troszeczkę zakłada, że moje dziecko nie jest pewne siebie albo nie jest wystarczająco pewne siebie, a chce je wychować tak, żeby było pewne siebie albo było bardzo pewne siebie albo wystarczająco pewne siebie. I jest tutaj jakaś zależność zero-jedynkowa. Natomiast taki koncept nie istnieje. Mało tego, wiara w coś takiego i... Praktykowanie, działanie w kierunku czegoś takiego może krzywdzić pewność siebie naszych dzieci. Więc, jeżeli chcesz wychować pewne siebie dziecko, to musisz je właśnie nauczyć tego, że uniwersalna pewność siebie nie istnieje że pewność siebie, wiara we własne możliwości jest relatywna. I na tym kończymy 23 odcinek bo tego Was dzisiaj chciałam nauczyć to jeżeli chodzi o koncepcję abstrakcyjną. To bym chciała, żebyś dzisiaj wyniósł, wyniosła z tego odcinka. Natomiast przejdźmy do praktycznych aspektów, czyli do tego, jak taki koncept przekazać naszym dzieciom. Jeżeli chcemy powiedzieć dziecku, że pewność siebie jest relatywna, czyli zależna od czegoś, to warto by było odnieść się od czego konkretnie ta nasza pewność siebie jest zależna. Omówię tutaj głębiej dwa takie czynniki, żeby. Na przykładach omówić. Ale zanim przejdę, wspomnę o tym, gdzie możesz posłuchać więcej na temat tego, jak wychować pewne siebie dziecko. Może nie bezpośrednio, tak jest nazwane to, ale na pewno um, temat tego dotyczy. W poprzednich odcinkach, które nagrywałam, mianowicie mowa o pochwałach, o tym, że to, jak chwalisz swoje dziecko, za co chwalisz swoje dziecko i w jaki sposób dobierasz pochwałę, ma to duży wpływ na poczucie sprawczości dziecka, na to, czy będzie pewne siebie w danym zakresie. Nie będę się tutaj powtarzać, nie będę już o tym opowiadać w tym odcinku, po prostu was do tego odcinka czy na YouTubie, czy podcastu odsyłam. Oczywiście link będzie w opisie odcinka podcastu na stronie gotmodcher.pl. Pierwszą zależną, którą omówię, jest kategoria działania. W jakiej kategorii dziecko jest mniej lub bardziej pewne siebie? Nie istnieje dziecko, które jest generalnie niepewne siebie w każdej dziedzinie, bo wystarczy, że twoje dziecko umie chodzić. Kiedyś chodziło bardzo słabo i potykało się i bało się puścić kanapy, żeby przejść do stołu, a teraz, jako sześciolatek, bardzo dziarsko i bez wpadki przejdzie z salonu do kuchni i nawet nie zastanawia się nad tym, czy warto się za to zabierać i czy on sobie w tym zakresie da radę. Jest to oczywiste. W zakresie tym, jest dziecko bardzo pewne siebie, a w kontekście jakimś innym może być mało pewne siebie. Tak samo jest z nami dorosłymi. Co z tego wynika? Wynika z tego również to, że nasza pewność siebie w jednej dziedzinie może wpływać bezpośrednio na dziedzinę drugą. W długofalowym zakresie dzieje się tak, kiedy nauczymy się czegoś udowodniwszy sobie, że o kurczę, byłem w tym taki słaby, a teraz jestem w tym taki dobry. Jestem w tym coraz lepszy i mi to wychodzi i sekret polegał na tym, że musiałem poćwiczyć dużo razy i teraz już jestem w tym coraz lepszy i się czuję bardziej pewne siebie i tak dalej i tak dalej. Jeżeli dziecko raz tego doświadczy, to być może będzie generalizowało na inne dziedziny życia, w sytuacji kiedy będzie mało pewne siebie. Przy nowej umiejętności, której będzie chciało się nauczyć, będzie potrafiło tą analogię dostrzec. Pojawia się problem, kiedy ta analogia jest trudna do zobaczenia, czyli w dziedzinach, które nie są do siebie podobne, bo jeżeli dziecko chce się uczyć angielskiego, a potem francuskiego, nie ma problemu. Jeśli dziecko chce się uczyć gry na gitarze, a potem, nie wiem, będzie się uczyło do jakiegoś sprawdzianu, też może te wnioski wy wysnuć. Ale jeżeli nauczyło się grać na gitarze, a potem stoi przed wyzwaniem, w ramach którego jest mało pewne siebie, czyli na przykład nie wie, jak rozmawiać, jak odezwać się, jak nawiązać relacje z dziećmi z jakiejś grupy społecznej, tak? z jakiejś nowej grupy karate. I samo karate nie chodzi o pewność siebie w ramach tej kompetencji, tylko właśnie chodzi o to, że dziecko nie jest pewne siebie w kontekście społecznym. I tutaj ciężko jest taką analogię wysnuć, ciężko jest dziecku zrozumieć, że w kontekście społecznym. I rozmawiania z kimś innym, też możemy być mniej lub bardziej pewni siebie, i to też jest zależne od tego, jak się w danej dziedzinie czujemy, jakie emocje nam towarzyszą. W jaki sposób możesz tymczasowo wzmocnić pewność siebie swojego dziecka w danej kategorii, w danym momencie, doraźnie? To się może przydać w wielu sytuacjach, kiedy wiemy, że dziecko czeka na jakieś wydarzenie z obawą pewną, z pewnym podekscytowaniem. Przypuśćmy, Wymyśliłam sobie taki przykład dzień sportu. Dziecko czeka dzień sportu, jest to zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inny dzień w życiu szkoły. Nie jest to zwyczajny dzień z lekcjami, tylko będą tam się dziać różne rzeczy i będzie dużo wyzwań, bo dziecko będzie się musiało wykazać sportowo i będzie się musiało pokazać w kontekście innych klas, inne dzieci będą patrzeć, rodzice będą patrzeć. Może to w pewnym, w pewnym sensie dziecko paraliżować. Przypuśćmy, że jest właśnie taka sytuacja, i my chcemy doraźnie wzmocnić pewność siebie dziecka, korzystać korzystając właśnie z tej zasady, że ta pewność siebie jest relatywna i jest zależna od danej kategorii. Pewność siebie różnych dziedzin będzie wpływać na siebie wzajemnie. I również to, jeśli doświadczenia w tych obu dziedzinach sąsiadują ze sobą, czyli jedno poprzedza bezpośrednio drugie, będzie wpływało na nasze emocje, na dziecka emocje i na to, jak postrzega o swoje możliwości w danym zakresie chodzi więc o to, by zaaranżować dziecku takie doświadczenie bezpośrednio przed dniem sportu, w którym dziecko będzie mogło doświadczyć swoich możliwości, swojej możności, swojej sprawczości i będzie mogło poczuć się w jakiejkolwiek dziedzinie pewne siebie, z wiarą we własne możliwości. Tak żeby po ta pozytywna gadka, którą dziecko mówi sam do siebie, miała szansę przenieść się, na dziedzinę, która będzie miała miejsce za chwilę, na wydarzenie, które będzie miało miejsce za chwilę, czyli na ten nasz przysłowiowy dzień sportu. Przykład negatywny. Przypuśćmy, że dziecko tuż przed wyjazdem na dzień sportu, czy dzień przed, grało z kuzynem w warcaby, a akurat kuzyn należy do takich, który wygrywać nie daje. To dziecko ekstrapoluje. Jestem beznadziejny, inni są lepsi, nie wygram z większymi i tak, nawet jak się staram, nawet jak się skupiam, etc. Niekoniecznie musi to być dialog, który pojawia się naprawdę na głos i który pojawia się świadomie. Wystarczy, że są takie myśli, czy świadome, czy podświadomie. Dziecko ma tendencję do tego, żeby generalizować jedno doświadczenie z warcabami. Na swoją ogólną postawę życiową i swoje możliwości. Jeżeli dziecko z takim dialogiem wewnętrznym będzie podchodziło do Dnia Sportu, to możemy być prawie pewni, że coś tam się nie wydarzy dobrze, a nawet jak się wszystko wydarzy dobrze, to będzie przez dziecko negatywnie interpretowane. Analogicznie, jeżeli tuż przed Dniem Sportu, syn, przypuśćmy, grał z tobą w zagadki w aucie, jadąc do szkoły i zgadł. Myśli sobie, ale ze mnie spryciarz. Tak długo kombinowałem, że aż zgadłem. Ja to jestem dobry. I teraz uwaga: to nie jest uniwersalna metoda gwarantująca sukces, gwarantująca to, że wy wychowacie pewne siebie dziecko. To jest tylko wynik, konsekwencja tej zasady, że możemy być jednocześnie bardzo mało i bardzo, bardzo pewni siebie w różnych dziedzinach życia, a emocje temu towarzyszące lubią się przenikać. I wpływać na siebie nawzajem, wpływać na dziedziny zupełnie ze sobą niezwiązane. Tylko dlatego, że dziecko będzie samo sobie prowadzić jakiś dialog wewnętrzny i same, samego siebie przekonywać do tego, że jest do czegoś zdolne albo do czegoś zdolne nie jest. Więc możemy to wykorzystać na naszą korzyść, czy na korzyść dziecka i zaaranżować taką sytuację, żeby to jednak ta pozytywna sytuacja miała szansę pozytywnie, pozytywnie wpłynąć na wydarzenie, na którym dziecku zależy, które jest jakimś wyzwaniem. Kolejna rzecz, która nawiązuje do tego, że pewność siebie zależna jest od dziedziny, od tego, co robimy, jaką czynnością chcemy się zająć, to jest taka zasada bardzo wyświechtana, mianowicie praktyka czyni mistrza. Pewność siebie w danej dziedzinie wzrasta wraz z ilością prób i doświadczeniem. Dla dziecka, przykład czytanie, pisanie, chodzenie, bieganie. Kiedyś czytałeś bardzo słabo, dukałeś, teraz czytasz normalnie. Kiedyś pisałeś literka po literce i w zasadzie rysowałeś krzaczki tylko, a teraz zobacz, normalnie piszesz w zeszycie. Kiedyś nie potrafiłeś chodzić, a teraz zobacz, jak sobie radzisz, świetnie, jesteś pewny siebie. Z tym, że tak abstrakcyjne przykłady, do którego dziecko nie zawsze po potrafi się odnieść, bo może po prostu nie pamiętać poprzedniego stadium. Nie zawsze te przykłady będą wystarczające żeby uwierzyć w koncepcję, którą chcemy mu wytłumaczyć. Dlatego warto się odwołać do przykładu, który dziecko będzie pamiętało. Chodzi o to, żeby pamiętało ten stan przed kiedy nie było pewne siebie. Na przykład poruszanie się po szkole. Czy pamiętasz, jak pierwszego dnia w szkole poruszałeś się po niej wolno, bałeś się czy z jakąś tam rezerwą wychodziłeś z za rogu, bo nie wiedziałeś, kto tam będzie na ciebie patrzył, czy tam będzie jakaś pani, czy tutaj można biec, czy tu w ogóle można wchodzić, a czy tymi schodami to ja na pewno dobrze idę, czy ja teraz będę szedł, jak będę szedł do toalety, to będą się ze mnie śmiać, że idę w drugą stronę. Takie i inne myśli towarzyszą dziecku, kiedy pierwszy raz porusza się po terenie mu nieznanym i jest to zupełnie naturalne. Pewność siebie w zakresie chodzenia po szkole takiego swobodnego była niska i to dziecko raczej jest w stanie pamiętać. No i porównujemy to z sytuacją obecną, tak? Kiedy dziecko teraz stupetem wybiega z za rogu wie dokładnie, gdzie kto ma dyżur, gdzie jest jaka toaleta, gdzie nie warto iść, gdzie siedzą jakie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jest pewne siebie, bo nabrało dużo doświadczenia w tym zakresie, miało dużo prób, dużo razy poszło gdzieś nie w tym korytarzu, gdzie powinno, i tak dalej, tak dalej. I tu Odnosimy to analogicznie do tej sytuacji, w której chcemy, żeby dziecku pewność siebie się zwiększyła, na przykład liczenie zadań z matematyki. I widzisz moje dziecko, widzisz moja córo, widzisz mój synu. Tak samo jak z tym poruszaniem się po szkole, czy jakimkolwiek innym przykładzie, który wymyślisz sam, tak samo jest z tym liczeniem zadań z matematyki. Jeżeli liczysz zadanie z ułamków szósty raz w swoim życiu, to nic dziwnego, że sprawia cię to trudność i sobie myślisz, że jesteś w tym beznadziejny, bo tak właśnie działa ta zasada, praktyka czyni mistrza doświadczenia. Jeśli chcesz być pewny siebie z matematyki, że ci to w super będzie wychodzić, to po prostu musisz policzyć ich tyle, ile razy chodziłeś po korytarzach w swojej szkole. I w przypadku wielu dzieci ma szansę to zadziałać. W przypadku niektórych dzieci czy niektórych sytuacji ma to prawo nie zadziałać, dlatego że nie każde dziecko myśli w taki sposób abstrakcyjnie albo jest na tyle otwarte, by taką koncepcję w ogóle przyjąć świadomie. Dlatego przechodzimy do zasady fake it until you make it. Udawaj, że jesteś pewny siebie w danym zakresie, aż faktycznie ta pewność siebie w tym zakresie się zwiększy. I tutaj troszeczkę chcemy pomóc dziecku, żeby oszukało swój własny mózg, oszukało swoje własne emocje. Mowa teraz o przypadku drastyczniejszym. Dziecko teoretycznie wie, że no niby tak jest, że z praktyką jest się coraz lepszym i no niby... Wiem, że jakbym pewnie ćwiczył na tej gitarze, czy jakbym ćwiczył ten angielski, no to bym był tak dobry jak teraz w chodzeniu po szkole i tak dalej. No, ale jakoś, i tutaj wpisz swoją własną wymówkę, którą słyszysz z ust dziecka, jakoś pojawia się wciąż ten paraliż do działania, który wynika z emocji towarzyszących temu, temu braku pewności siebie, który towarzyszy temu, jak dziecko mówi samo do siebie w kontekście tego, działania. Co ono samo sobie powtarza w głowie, a propos tego, czy potrafi czy nie potrafi tego zrobić. Rozwiązaniem tutaj będzie postawienie poprzeczki do praktykowania niżej. Zanim podniesie się pewność siebie dziecka, zanim będą towarzyszyły temu działaniu takie emocje, jakie my byśmy chcieli, jakich pożądamy, to głowa jakoś musi w to uwierzyć. A najłatwiej to zrobić, żeby głowa uwierzyła, poprzez działanie. I na nasze szczęście nie musi to być dosłownie liczenie zadań z matematyki, tylko może być to coś naprawdę bardzo drobnego. W przypadku wspomnianej gitary czy nauki języka angielskiego. Okej, okay, możesz ćwiczyć godzinę dziennie i praktyka czyni mistrza, i po jakimś czasie będziesz super wymiatał z angielskiego czy na tej gitarze, ale jeśli jest ta degringolada i ta niska pewność siebie, i ta, ten kompletny brak wiary, że ja się w ogóle mogę nauczyć tej gitary czy tego angielskiego kiedykolwiek, to musimy obniżyć tą poprzeczkę. Zmniejszyć to działanie do takiego drobiazgu, że nie ma tutaj wymówki, że dziecko nie jest w stanie tego zrobić. Na przykład wymyślamy wyzwanie 10 dni po jednym słowie z angielskiego. No już mniej się nie da. Dziecko sobie wymyśla słowo samo, jakiekolwiek, jakie mu się podoba, tłumaczy je sobie i sobie je gdzieś zapisuje. Próbuje się tego słowa nauczyć, albo napisać, albo wymówić, albo po prostu zapamiętać, albo po prostu skojarzyć. Przez te 10 dni chcemy po pierwsze zmusić dziecko do tego, żeby w ogóle podjęło jakieś działanie, bo w przypadku pewności siebie nie ma nic gorszego niż bezczynność. Bezczynność powoduje więcej negatywnego myślenia w tym zakresie, więcej negatywnych takich pętli myślowych, więcej poszukiwania i udowadniania samemu sobie, że ja jednak nie potrafię, że to się nie uda, że tam mogę napotkać problemy i tam mogę napotkać problemy, a nasz mózg potrafi być bardzo kreatywny w tym zakresie. W sytuacji, kiedy pojawia się jakiekolwiek Najmniejsze działanie w kierunku naszego celu. Nasz mózg jest zmuszony wytworzyć troszeczkę inne emocje, bo jednak my działamy w tym kontekście, jednak dziecko działa w tym zakresie, jednak nauczyło się jakiegoś słowa, a to jest dowód na to, że no, no nie może być kompletnie beznadziejny w tym zakresie, że nie może być kompletnym beztalenciem i że się nigdy nie nauczy. Podsumowując powyższe części, jeśli chcesz nauczyć dziecko, żeby było pewne siebie, musisz skutecznie przekazać mu informację o tym, że pewność siebie, wiara we własne możliwości, jest relatywna, nie jest zero-jedynkowa i nie jest uniwersalna, a zależy między innymi od dziedziny, jaką chcemy się zająć, od tej czynności, jaką chcemy wykonywać. Druga, nie tylko dziedzina, ale i poprzeczka, jaką sobie stawiamy, nasz punkt odniesienia jest zależną od tego, czy czujemy się pewni siebie, czy nie czujemy się pewni siebie. I to jest łatwiej zmienić paradoksalnie i można to zmienić od ręki niż całe te emocje, o których była mowa w poprzednich przykładach. Postawienie sobie poprzeczki niżej w danym zakresie, zmiana punktu odniesienia może. Odblokować nawet natychmiastowo, może usunąć paraliż twórczy i pozwala po prostu działać, a o to przecież nam chodzi. Samo to działanie będzie też zmieniało nasze emocje, odnośnie danej kategorii, o czym była mowa przed chwilą. Przykład konkretny, żeby było wiadomo o co chodzi. Córka, koniec szkoły podstawowej, dziewczynka, zachłysnęła się rysunkiem, takim odręcznym, ołówkowym. I patrzy na dziewczyny, ogląda filmiki na YouTubie i te dziewczyny rysują celebrytki ze zdjęć. Wychodzi im to tak fantastycznie, że to w ogóle wygląda jak zdjęcia czarno-białe, a nie rysunki ołówkiem. Dziewczynka jest zachłaśnięta tym, zachwycona, prosi o komplet ołówek, próbuje sama, a następnie płacze wściekle, że nigdy nie będzie tak umiała, że jest beznadziejna, że ona nie chce już tych ołówków, przestaje poświęcać czas na rysowanie. Co jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić? Pamiętajcie, lepiej robić byle co byle jak, niż pozwolić na bierność w danym zakresie. Taką bierność wynikającą z porzucenia z niechęci. Tak umierają marzenia, talenty, nasze potencjalne, niesamowite ścieżki życiowe, jeśli wybieramy bierność, czy chodzenie po linii najmniejszego oporu. Ale dzisiaj nie o tym. Dziewczynka, o której mowa, ma 12 lat i 2 lata doświadczenia w rysunku. Innym niż takie, jak każde dziecko praktykuje, w takim, w takim rysunku bardziej świadomym, gdzie już coś tam faktycznie próbuje ładnego narysować, poświęca temu więcej czasu. Natomiast jej punkt odniesienia do pewności siebie w kategorii rysowania to 25-letnia dziewczyna na YouTubie. Która rysuje od 10 lat i jest na przykład po albo studiach plastycznych, albo policeum plastycznym, albo chodziła do jakiegoś młodzieżowego domu kultury, itd. Punkt odniesienia daje bardzo dużo możliwości, i tutaj ta historia daje wiele opcji do pokazania dziecku, jak zwiększyć tą pewność siebie, no ale to wymaga od nas, czy od samego dziecka, zmiany toku myślenia. Jak to teraz zrobić? Po pierwsze, zauważmy, że ta dziewczyna ma jakieś tam doświadczenie, faktycznie jest starsza, punkt odniesienia jest nieprawidłowy, krzywdzący. Szkodliwy, o, tak to powiedzmy, punkt odniesienia jest szkodliwy w tym wypadku, no bo nasza dwunastoletnia dziewczynka porównuje się do 25-letniej dziewczyny raz punkt wieku. Czasami w różnych kompetencjach wiek nie ma znaczenia, więc tutaj też odnosimy się do doświadczenia, odnosimy się do miejsc, w których ta dziewczyna potencjalnie mogła przebywać, co dziecko może wiedzieć z historii z YouTube'a, albo po prostu możemy hipotetyzować, tak jak ja to zrobiłam z tym liceum plastycznym czy młodzieżowym Domu Kultury, co już sprawia, że. Że możemy dziecku zasugerować dobra być może uważasz, że nigdy nie będziesz potrafiła tak rysować, być może uważasz, że to kompletnie nie jest dla ciebie i może chcesz wyrzucić ołówki, ale może ta dziewczyna nauczyła się tego, co się nauczyła tutaj, albo prze, przebrnęła przez tą barierę twórczą właśnie w jakimś takim młodzieżowym domu kultury. Być może dobrym pomysłem będzie, żebyś ty się też, moja droga córko, zapisała do takiego młodzieżowego domu kultury na jakieś zajęcia z rysunku. I tutaj nieważne, czy to chodzi o zajęcia, czy o praktykowanie czegoś w innym kontekście. Chodzi o to, żeby dziecko zmieniło na chwilę punkt odniesienia i mogło na przykład posłuchać pani z MDK-u, porównać się do innych dzieci, które również rysują. Pewien hint, pewna wskazówka w historii, której prawdopodobnie nie wychwyciłeś. Powiedziałam o tym, że córka ma 12 lat i chce pięknie rysować. A dziewczyna z YouTube'a ma 25 lat i rysuje od lat 10. Co oznacza, że ta dziewczyna zaczęła rysować, jak miała lat 15. Twoja córka która jest tak mało pewna siebie w zakresie rysowania, mało pewna siebie, no, w ramach tej poprzeczki, tak? która tak negatywnie o sobie mówi, o swoich możliwościach w kontekście rysowania, Twoja córka ma trzy lata przewagi doświadczeniowej nad tą dziewczyną, do której się porównuje i tak negatywnie w jej świetle wypada. Jak tego świadomość może zmienić punkt odniesienia? Tego świadomość może pokazać Twojemu dziecku, może udowodnić Twojemu dziecku, że w związku z tym, że on w ogóle próbuje, podejmuje próbę zrobienia czegokolwiek, podjęcia działania w jakiejkolwiek kategorii, a naprawdę, nieważne czy to jest karate, gitara, angielski, rysowanie, czy cokolwiek innego, czy kontakty z rówieśnikami, cokolwiek innego. W zakresie czego twoje dziecko może gdzieś tam uprawiać tą taką negatywną mowę w swoim kierunku, jak to może zmienić świadomość, kiedy punkt odniesienia będzie zależał od te, takiego uniwersalnego wieku pod tytułem: Ty jesteś bardzo, bardzo młody, ty jesteś bardzo, bardzo mały, a Twój mózg jest bardzo, bardzo elastyczny. Jeśli zaczniesz podejmować mikrodziałania w tym zakresie teraz, to ty będziesz w tym tak szybko, tak dobry. Że nawet nie będziesz pamiętał czasów, kiedy byłeś mało pewny siebie w tym właśnie zakresie. Żeby to pokazać naszemu dziecku, żeby to udowodnić naszemu dziecku, to trzeba to zrobić na przykładzie. Więc najlepiej poczekać na sytuację kryzysową, kiedy nasze dziecko właśnie usłyszymy taki dialog, ja się nie nadaję, to jest bez sensu, ja tego nigdy nie zrobię, ja tego nie potrafię itd., itd. usłyszałeś to, wiesz co robić. Działa w zakresie takim, żeby udowodnić dziecku, że ta pewność siebie jest relatywna. Podsumowując, z pewnością siebie chodzi o to, żeby przede wszystkim nauczyć dziecko, że jest ta pewność siebie relatywna, a nie zero-jedynkowa. Przestańmy również w takich rozmowach między nami dorosłymi dzielić ludzi na nieśmiałych i przewojo, przebojowych. Pewnych siebie i niepewnych siebie, bo rzeczywistość po prostu tak nie wygląda. Stawianie takich łatek jest nie tylko krzywdzące, ale może upośledzać, i teraz uwaga, i jedną i drugą stronę. Może upośledzać i tych nieśmiałych, których utwierdzamy w przekonaniu, że są nieśmiali i żeby lepiej nawet nie próbowali, bo i tak im się nie uda. Ale potrafi upośledzać również, również tych, którym dajemy łatkę przebojowych. No bo jeśli oni są ogólnie przebojowi, to znaczy, że my oczekujemy od nich w każdej chwili, żeby byli pewni siebie i przebojowi. A jeśli oni w jakimś zakresie się boją, czy nie czują pewności, żeby coś zrobić, to znaczy, że już nie są przebojowi. A skoro świat od nich tej przebojowości oczekuje, to. Jakie dziecko wysnuje wniosek? Lepiej tego w ogóle nie robić, żeby inni nie widzieli, że ja się boję to robić. Lepiej będę robić te rzeczy, w których czuję się pewnych siebie, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem przebojowy, tak jak cały czas o mnie myślą. I to też prowadzi do bierności, do zaniechania, ale takiego, który jest nawet ciężej wychwycić, bo dziecko w ogóle nie spróbuje. Dzielenie świata na pewnych siebie, niepewnych siebie, na przebojowych i nieśmiałych i tak dalej, upośledza i jedną, i drugą stronę. A z kolei właśnie świadomość tego, że ta pewność siebie jest relatywna, zależna od różnych rzeczy, zależna od naszych emocji, a my z kolei możemy wpływać na tych emocje, to daje dziecku sprawczość i daje możliwość świadomego kreowania siebie, a nie każe dostosowywać się do tego, jak chce nas widzieć świat. To tyle na dzisiaj a propos pewności siebie. A jeszcze na koniec mała uwaga a propos mentoringu rodzicielskiego, o którym wspominałam w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku, takim prywatnym, który się pojawił, mówiłam o zmianach, które zachodzą, czyli o tym, że jestem w ciąży. Tak, nadal jestem w ciąży, obecnie w 39. tygodniu i nadal się przeprowadziłam, to znaczy, tak mieszkamy w Londynie, ale jak widzicie, po pierwsze, karton z naszymi rzeczami do nagrywania podca podcastów dotarł, po drugie, jest już rozpakowany, czyli swobodnie mogę Wam podcasty nagrywać. No i również w tym podcaście prywatnym wspominałam o tym, że będę wprowadzała z racji przeprowadzki, z racji tego, że będzie nowy potomek, że będę miała mniej czasu i z racji tego, że no jestem mniej dostępna czy w ogóle nieuchwytna w Polsce chwilowo, że będę wprowadzała taką usługę, jak, która się nazywa mentoring rodzicielski i będzie to usługa w pełni praktykowana online. I pojawiło się kilka osób, które zadawało od tamtej pory jakieś tam pytania z tym związane, kiedy to się pojawi i tak dalej. Słuchajcie, no sytuacja wygląda w ten sposób, że nie planuję, żeby to się pojawiło oficjalnie przynajmniej na razie na stronie Gatmader, dlatego że mentoring rodzicielski już ruszył ale ruszył nieoficjalnie nie ma oferty na stronie dlatego że ja nie jestem w stanie obrobić tego co już mam do zrobienia Pracuję 10 godzin tygodniowo, około do maksymalnie 15 godzin tygodniowo, przy obowiązkach wszystkich innych, jakie w tym momencie stoją przede mną. Mentoring rodzicielski po prostu rozszedł się w pocztą pantoflową i rozszedł się właśnie takimi e-mailami z pytaniami. Więc jeśli komuś bardzo, bardzo, bardzo zależy i się nie może doczekać tej usługi, to poproszę, żeby wysłał mi maila i ja wtedy mogę na tego maila odpowiedzieć, mogę taką ofertę pełną wysłać. Natomiast faktycznie teraz wolę poświęcić czas na te konsultacje rzeczywiste i na dzieci, niż na techniczne aspekty dopracowywania oferty, i wiecie, robienia pięknej grafiki i czcionki i tak dalej, i tak dalej, żeby się to w pięknym formacie pojawiło na stronie, dostępne dla wszystkich, dla tych, którzy po prostu chcą sobie poczytać, co to za usługa i jak ona by miała wyglądać, ile by miała kosztować i tak dalej. Szkoda mi czasu na, na, na te takie techniczne aspekty tworzenia oferty, żebym potem z kolei musiała ludziom odmawiać, którzy się zgłaszają, albo ustawiać terminy, na, nie wiem, marzec przysz przyszłego roku, tak bo, bo się okaże za chwilę, że wcześniejszych terminów po prostu nie ma z racji tego, że mam ograniczoną ilość godzin pracy w ciągu tygodnia i tego nie przeskoczę. Mam nadzieję, że teraz już kwestia mentoringu rodzicielskiego jest Jasna, klarowna, czyli usługa jest, ma się dobrze, jest uruchomiona, można się zgłaszać, natomiast nie ma jej dostępnej oficjalnie w internecie, nie można sobie o niej poczytać. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę do mnie po prostu śmiało napisać maila, ja chętnie do tego maila odpiszę i wszystkie potrzebne informacje wyślę, ale jeszcze tymczasowo wstrzymam się z publikowaniem tego szeroko w internecie, gdyż po prostu nie mam mocy przerobowej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dziarsko i wraz z pewnością siebie i wiarą we własne możliwości wejdziecie w kolejne dni, kolejnego tygodnia i usłyszymy się niedługo. Być może już następnym razem, jak się usłyszymy, to będę Was witała jako mama dwójki dzieci i mój syn będzie już na zewnątrz, czego bym sobie bardzo życzyła. <grym> dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa!